Cześć, witam was ponownie w grze Metro 2033. Rozpoczynamy sobie kolejny odcinek, a tutaj dostajemy się automatycznie do arsenału. Bynajmniej taki był tytuł tego poddziału jakby, bo to nie jest nowy rozdział. To jest rozdział trzeci albo czwarty w dalszym ciągu. No w każdym razie zobaczmy, co mamy do zrobienia. Udaj się do arsenału i znajdź niejakiego Andrieja Kowala. O ile dobrze przeczytałem. Auć. Nie wiem, dlaczego nie mogę broni wyciągnąć. Ale to może i dobrze, bo to może oznacza, że nie będzie tutaj potworów. Come on. Listen up. It's a human. Kill the light already. Well, you look human. That's all that counts. Come in. This is a free station. Bardzo dziękuję za gościnę. A, to dlatego nie mamy broni. Dobra, już możemy powoli się rozglądać. Our free station is under the watchful eye of the Reds. Paranoia is the new game in town, so keep yourself below the radar. You understand? Ta. Ale tu wejść nie mogę. Attention! Attention! Document inspection is currently being carried out at the armory. Please stay at your registered residences and assist the law enforcement personnel in their work. Be vigilant, comrades! The enemy never sleeps. Dobra, poszukajmy fantów. Face to the wall. This is an inspection. Hey, come on. Quit harassing me. I don't swing that way. Got the bullshit. Prepare for inspection. Oh, I'm always prepared for this. Doctor, could you check my prostate while you're at it? I'm pissing kind of funny. It's glowing. Must be the radiation, huh? You freak. Go to hell. Hell! So, you kick the part that attracts you the most? they're pretty weak, though. What, they don't feed you enough? Okay. Hi, he's a fucking comedian, huh? Don't see many of those guys. Try this on for size, you punk! Okay, that one was better. But I still think my grandmother could take it. Come on, to be quick. Let's bring him in. We'll see how his jokes sound at Lubyanka. Oh god. How long is this going to go on for? Hush! And who are you? The comedian's boyfriend! Put your hands out! You're under arrest. No, serio! Nic nie mogłem tu innego zrobić. Right, alright! Lay off! I'll come quietly. Shit! Nie mam broni, dlaczego? Teoretycznie mogę wyciągnąć, ale nie mogę jej używać. Znaczy mam ją tutaj do wyboru, ale nie mogę jej używać właśnie. Ale mają cela, co nie? To jest bieg. Uciekinier. There is still a god left in our world. That day he was with me. I had been rescued by Hans' friend Andrew the blacksmith. He would prove to be my ticket out of the communist station. Okay. But the only way goes through a goddamn battlefield, the front line between the Reich and the Reds. You'll need a disguise. Take these overalls, put them over your clothes. The Reds are rounding up the volunteers to storm the Nazi fortifications. They're about to send a train full of new recruits straight into the fire. But you will be riding the train unannounced. Your seat won't be first class, but you don't have to pay the fare with your own blood either.
Once the troop train has passed the roadblocks, you're on your own. Ooh. Ooh. Co on tu ma? Chwila, bo on tu ma jakieś bronie, słuchajcie, możemy je zamienić, tylko... To mamy chyba. Czy nie? Ej, come on, nie wiem czy ona będzie dobra, czy będzie lepsza. Chciałbym ją na przykład sprawdzić. Aha. No niestety tutaj nie mogę jej sprawdzić. Kurczę. To będzie jakaś dubeltuwa, a to co ja teraz wziąłem? I have no idea. Okej. Mapa ma być tam gdzieś. Authorized personnel only. Spoko, dude. Bez nerwów. Sklep, wreszcie sklep. Mam 5 apteczek. 10 filtrów z tego co widzę. Kałach celownikiem. Poprawiona celność na dużych odległościach, skuteczny w walce z każdym przeciwnikiem. Dobra. D. Legendarny karabin. WSW. Bezgłośny karabin automatyczny. Można oddawać z niego krótkie serie na małych odległościach. To nie. To absolutnie mi się nie przyda. To jest ciekawe, powiem wam szczerze. To jest generalnie chyba kałach, który ja mam, tylko że celownik jest dodany. I to myślę, że ja bym sobie wziął, ale jeszcze... rewolwer z kolbą karabinu, celownikiem i tłumikiem. Najdoskonalsza wersja rewolweru dzięki kolbie. Wydłużonej lufie celownikowi oraz tłumikowi przekształca się w bezgłośną broń snajperską. Podliczenie za pocisk 113. Rewolwer z kolbą karabinu, celownikiem. Celownik poprawia celowność broni na dużych odległościach. No, gra. Bezgłośna wymiotująca strzałami broń pneumatyczna, domowe roboty skuteczna w walce z każdym przeciwnikiem. Luneta poprawia celowność na dużych odległościach. Ja wezmę to, wiecie. Dobra. A ty, co ty masz? Apteczka, koszt 10, 20, nóż do rzucania. Nic mi stąd się nie przyda. Dobra, bierzemy to. Wreszcie coś, słuchajcie, zainwestowałem. Być może to, co zaoszczędzałem przez cały ten czas, opłaciło się. No to oczywiście się okaże w najbliższych chwilach, czy to zrobiłem dobrego deala. It's okay, guys. He's with us. Come on, jump into the hole up to him. You fucking kidding me? Mam tu stać. Serio? Z nieodjeżdżającej strony linii frontu. Artyom, you see that luggage hold? Get into it. Na pewno mnie nie będą widzieć, nie?
So, what do you guys think? Let's go, huh? Nie mogę nic zrobić, latarki włączyć, nic pięknąć, żadnej broni przeżyć. Tak więc po prostu leżymy i czekamy aż... Is it really safe in there? I wouldn't like to see him fall down onto the rails. Now that's no first class carriage. But he's good as dead if he stays. If he goes straight to Libyanka, and that's a one-way ticket. Okay, pick it up. It's okay. It's all up to you now. Good luck. Attention, attention. Military personnel are reminded. Hello, Sergei Sergeyevich. I have a neighborhood kid here, eager to fight. A true soldier for your cause. We're always looking for young people who embrace our communist ideas. Very well, son. You'll be issued a weapon and uniform immediately. Now, get on the train. Attention! Civilians are not permitted to board troop trains ideals? Without written orders from the Commissar. What they really those want attempting to are falsify sheep who embrace death. Forward march to the meat grinder! Stowaway or otherwise ride a military train without authorization will be arrested for treason. Patrzcie, to jest książka, Metro 2033. Ale w sumie już, ja już ją tak naprawdę widziałem kilkakrotnie. Chyba, mi się wydaje. Powinna być animacja, absolutnie nie. Absolutnie nie. What the hell? Why did you join the army? I followed my political beliefs. As for me, I'm here for the dough. How about you? Me? Join the army, they said. See the world, they said. Huh? My father was a Red Army soldier, and his father as well. It's the family tradition. So tell me, Lev, is it also your tradition to lose arms and legs on the battlefield? They were happy to make those sacrifices. Sure. Drunks and fools are happy too. There's a black capsule in my ammo pouch. What is that? An antibiotic? No. It's cyanide, in case the enemy captures you. What? But... God forbid suicide. I'd go straight to hell. Listen, altar boy. A Nazi prisoner is going to hell anyway. Trust me. The pill is faster. I could never take my own life. Then give me your pill. I'd rather swallow two than rot in one of their stalags. Masakra. Rozdział czwarty. Wojna. Oho. Even the apocalypse didn't stop us from killing one another over ideology. I was about to go through the front line between the Nazis and the communists. I've heard they once fought another war, and that the Nazis lost. Może jakoś uciekniemy. Oho. Tak miało być. Ja tu nic nie zrobiłem, słuchajcie. Czy my mamy laser? Czy mi się wydaje? Come on. Jak wyłączyć laser? Da się w ogóle? Przecież no kurde, to nie może tak świecić, bo oni mnie mogą zobaczyć chyba. Klawiatura, ekwipunek, nie, broń. Karabin, granat, następne, poprzednia broń, celownik, strzał, przeładowanie. Nie da się. Ekwipunek, apteczka, chwila. Come on, nie da się.
Będę komuś świecił po gałach, świetnie. Dobra, weźmy M. Kurde, teraz nic nie widzę. Chwila. Cofnijmy się. Przedostań się z linii frontu na terytorium faszystów. Serio? Jak mam to zrobić? Przy wagonie nic nie mogę zrobić. O, zejście na dół. Oh shit! Dobra, nie będę gadać teraz. No chyba, że spierdzielę coś. Follow me, co miał na myśli? Chyba nie będą schodzić na dół. Gdzie ja idę? Spadłem gdzieś. Matko święta. Przenajświętsze, zaraz spadnę na sam dół. Się zabiję. Nie, ale tędy mam przejść chyba. Kurde, idą tu. Ja pierdziu. Chowaj się. To tak miało chyba być, nie wiem. Oni muszą sobie pójść gdzieś. Nie widzicie mnie. Jesteście zbyt ślepi. No tu musiałem chyba przeczekać, aż mi przejdą. Coś mi się wydaje. Więcej nie idzie. Strażnik. Cofnął się? Bo nie widzę. On tu będzie schodzić? Kurde no. Tam jest jeden. I on teraz idzie tutaj. Okej, teraz wraca się. Teraz się wraca. No iść tam na prawo. Ale tutaj oni są. Musimy chyba wejść tutaj na górę. Fucking killing me. Jak ja mam się tam kurde przedostać? Czekajcie. Is there really someone ready to die for them? Just look at this. Nie widział mnie. No w sumie nic dziwnego, bo ja go ledwie widziałem. Ale ten ma już latarkę.
Ten już ma latarkę. Idzie tutaj. Shit. No spierdalaj stąd. Okej, cofnął się. Znowu się ktoś zawiął. Czekajcie. Jesus! Come on! Ja tu nic nie widzę! W którym miejscu będę? O serio! Wszystko od nowa. Teraz przynajmniej wiem, co muszę zrobić. So, we getting paid or what? Even Marx himself couldn't survive on ideas alone. Quit your yapping! Animals, money, and we'll pay in advance! By the order of the revolutionary tribune, this cowardly nigger has been sentenced to death. That's right, comrade. Muszę odpalić tutaj scenkę, nie? Żeby oni, żeby ten szef ich zabił, tego gościa, a ten drugi, żeby zaczął chodzić, nie? Come on, faster. No już, come on. Tam ci jeszcze gadają. Ten se poszedł. Gdzie jest strażnik? Tam. Spieprzaj stąd! Tam ci idą. Shit, pospiesz się, pospiesz się. Oni mają daleką drogę, ale mimo wszystko pospiesz się. Fuck, no znowu spadłem! What the hell? No przecież! Ja nie wierzę! Come on! Dobra, ci jak mi zauważą, to trudno. Dobra, to możemy iść normalnie. Nic nie widzę, ale idę. Muszę zobaczyć, jak to tam wygląda, tylko że jak zapalę światło... A, czyli muszę przejść w lewo trochę i na środek. Bo inaczej spadnę. Dobra, już zabijajcie go i spadajcie stąd. Come on. Come on. O, ruszcie się, błagam. Dalej w ogóle gdzie będę miał iść? Zaskoczyć chyba tam niżej, nie wiem. Zobaczymy. Ci jeszcze gadają. Ten se już poszedł. A ten tutaj dopiero będzie szedł. Szybciej, szybciej. Get the fuck out of here. Dobra, idę środkiem. Gdzie? Gdzie?
fuck! Nie! Come on! Nie mówcie, że od początku znowu. Ja myślałem, że ja tu wskoczę do tej dziury. O god! No prze... Okej, okay, no tak, był safe. Kurde, w mordę. Dobra, jestem tu. Teraz tu. Teraz tam chyba. Tam nic nie ma, nie? Jestem. Tam nie. Muszę iść tutaj. O nie, tam. Dobra, jestem. What the hell? Zapisywanie, ale co mam tu zeskoczyć? Po cholerę. Aha, i bezpiecznie na dół mam zejść. No tak, bo tutaj nigdzie w sumie indziej się dostać nie mogłem. Na to by wychodziło. No i zaczynamy, kurde. Co to jest? Nie wiem. Tak czy inaczej, nie mam zbyt wiele czasu. Skacz. Najwyżej mi coś zabije, zje, nie wiem. Słuchajcie, naprawdę. Ale mam mało czasu teraz. Jesus. Run, run, run. To trzeba po prostu przebiec. Come on, skocz tu. Tren mi się kończy. O! Chwila, nie, nie. Jeszcze sprawdźmy tu. Nic tu nie ma. Wypierniczamy stąd. Już chyba nie potrzebuję maski, nie? Nie. Przeładuj tę broń, goddammit. Fiat jest 68. A jak się zmieniało te... Oh god. Wybacz, że to teraz robię sterowanie. Klawiatura, broń, nóż, ingar, karabin, granata, zabroń, wrzenia, broń, strzał, celownik, przeładowanie. Czymś się, słuchajcie, robiło te zamienianie kul. Ale czym? Kurde, tego tutaj nie podają. Dobra. Trudno. Dobra, słuchajcie, my sobie w tym odcinku w tym momencie zakończymy, dlatego że mamy 30 już minut. No i dalej pójdę sobie po prostu w przyszłym odcinku. Także cóż, dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. No i od... I oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się, papa. Pa.